Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w kolejnym naszym rozważaniu. Najpierw pokłońmy się Naszemu Panu Jezusowi. Panie Jezu, przy Tobie dzisiaj chcemy odkrywać to, co jest dialogiem, co jest spotkaniem na poziomie mówienia, ale także słuchania. Ponieważ, żeby pójść dalej w życiu duchowym, trzeba nam zacząć. Rozpoznawać Twój głos, tak aby usłyszeć konkretne odpowiedzi, które Ty pragniesz nam dawać. Święta Edyta Stein mówiła o tym, że Ty mówisz do nas w sposób taki, w jaki potrafimy Ciebie zrozumieć. Daj nam, Panie, słysząc Twój głos, rozpoznać ten głos. Prosimy Cię o to. Dzisiejsza Ewangelia jest niesamowita, jeśli chodzi o taką ogromną dynamikę. I można powiedzieć, że dotyka ona pewnych aspektów, które już wyjaśnialiśmy w ostatnich tygodniach. Między innymi dotyczących tych spraw, które wynikają z relacji z Panem Jezusem i dokonywania rzeczy, które on dokonywał, a nawet większych od tych, które on dokonywał. Bo to. Pan Jezus obiecał tym, którzy będą mieli wiarę. Do wiary wielokrotnie Pan Jezus przecież odwołuje się w Ewangelii. Ale dynamika tej dzisiejszej Ewangelii to jest także bardzo osobiste spotkanie z Filipem. To znaczy, Filip zadaje Jezusowi pytanie. Właściwie prosi go, żeby Jezus pokazał mu Ojca. Niesamowita jest odpowiedź Pana Jezusa, dlatego że Zwraca uwagę Filipa na zupełnie inny aspekt, na zupełnie inną rzeczywistość, której Filip zwyczajnie nie dostrzega. Pan Juz mówi Filipowi: Przez tyle czasu jestem z wami, jeszcze mnie nie rozpoznałeś. Kto mnie widzi, widzi Ojca. Jezus bardzo jasno określa, jak możemy spotkać Ojca. Patrząc na Niego, Słyszymy z wypowiedzi, która jest skierowana do Filipa, możemy widzieć tego, którego nie widać. To jest dopiero szaleństwo miłości. Jezus, pokazując Filipowi te ważne rzeczy, tak naprawdę nie zatrzymuje nas nad tym aspektem odkrywania tego, kim jest i kim jest Ojciec, i jak Ojca możemy poznać. Ale w tej dzisiejszej Ewangelii pokazuje coś bardzo istotnego, to znaczy On odpowiada na pytania. To nie jest jedyny fragment, kiedy Jezus odpowiada na pytania. Skoro Ewangelia jest niezmienna, skoro Słowo Boże jest żywe, to znaczy, że jako uczniowie Mistrza mamy za zadanie nie tylko stawiać pytania na które my osobiście nie znajdujemy odpowiedzi, ale mamy nauczyć się tak jak Filip słyszeć to, co Jezus mówi. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że gdy przyjrzymy się życiu świętych i błogosławionych, to oni dużo czasu spędzali nad tym, żeby usłyszeć Boży głos. Dokonywało się to w różny sposób. W różny sposób oni ten głos odkrywali w swoim życiu ale wielkie dzieła, które dokonywali, były to dzieła związane z tym, by nie robić tego, co oni chcą, ale dokładnie to, co chce Jezus. Dla nas ta dzisiejsza Ewangelia to jest przede wszystkim refleksja nad dialogiem. Ponieważ nie wiem, czy zauważyliście taką prawidłowość w Waszym życiu, ja ją odkryłem w swoim, że dużo łatwiej jest odmówić modlitwę, pomodlić się jakimś fragmentem jakiegokolwiek rozważania. Tylko pytanie, czy to rzeczywiście będzie modlitwa, skoro modlitwa ma nas prowadzić do dialogu. Filip to jest ten, który uzyskuje odpowiedź od Jezusa i staje przed nami jako Ten, który chce nas tego uczyć. Co zrobić, żeby zacząć słuchać Jezusa tak, aby Go usłyszeć? A najpierw trzeba zdać sobie sprawę z tego, że skoro Ewangelia jest niezmienna, a Jezus jest wczoraj, dziś, ten sam na wieki, jak czytamy w liście do hebrajczyków w 13 rozdziale 8 wersecie, który często cytujemy, to znaczy, że kiedy mówi do nas, to powinien być usłyszany przez nas. Niejednokrotnie Jego Słowo jest nierozpoznawane, dlatego że nie nabywaliśmy przez całe lata takiej umiejętności, zdolności, żeby pośród tysięcy różnych głosów usłyszeć ten jeden głos pasterza. Jezus mówi. Jezus. Chcę mówić. Jezus chce odpowiadać na pytania. Kiedy przychodzimy z prawdziwymi pytaniami do Jezusa, i nie są to pytania wymyślone, tylko autentycznie mamy problem, który przynosimy do naszego mistrza, to byłoby to straszną rzeczywistością nie poczekać na jego odpowiedź. Katechizm, słuchajcie, Kościoła Katolickiego mówi o Takiej pokusie, która wynika z ucieczki w czasie, który zaplanowaliśmy na słuchanie, kiedy na przykład czujemy się znudzeni, kiedy coś nas rozprasza, kiedy zwyczajnie tysiące bodźców działają na nas, a my już chcemy odejść, bo tej odpowiedzi nie słyszymy. To jest dla nas jedno z wielu wezwań do tego, żeby wytrzymać tak po ludzku żeby nie rezygnować kiedy masz pytanie idziesz do Jezusa i stajesz przed Nim to po prostu słuchaj, przestań odmawiać swoje modlitwy, przestań myśleć o, o wszystkich rzeczach dookoła, wycisz swoje serce skoncentruj je na Nim, proś Duchu Święty przemawiaj do mnie przemawiaj do mnie, bym mógł usłyszeć samego Mistrza by nie tylko słyszeć jego słowa, ale usłyszeć, jak te słowa mają się do mojego życia. Czy Jezus może mówić dzisiaj, odpowiadając na pytania, które dotyczą nas bardzo osobiście? Oczywiście, że tak. I On chce tego. Problem polega jednak na tym, że wielokrotnie nie wierzymy, że ta odpowiedź, która przychodzi jako konkretne natchnienie, że ta odpowiedź jest dokładnie od Niego. Po czym możemy Ją poznać? Ano, w Piśmie Świętym mamy wiele takich sytuacji, które pokazują nam, kiedy Mój Bóg. Bóg nie mówi nigdy wbrew sobie, to znaczy nie doprowadza do tego, że zaprzecza swojemu słowu, które już wypowiedział. Ponadto nie podważa nie podważa tego, co jest magisterium Kościoła, bo przecież Kościół powołał do tego, aby jego słowo wyjaśniał, więc nie jest to możliwe, by ten sam Bóg mówił tak i nie jednocześnie. Więc kiedy Bóg mówi coś wbrew Kościołowi, z którym się zidentyfikował, jak czytamy w dziejach apostolskich, przemawiając do szawła starsu, jeżeli mówi coś przeciwko Kościołowi, to nie jest Bóg Nowego Testamentu, to jest jakaś podróbka, to jest diabeł, który tak naprawdę wciela się w anioła światłości i po tym między innymi możemy Go poznać. No, ale powiesz mi, tu nie chodzi mi o jakieś dogmatyczne sprawy, które dotyczą rzeczy, które Kościół dawno opowiedział, definiując pewne prawdy. Tu chodzi o moje życie. Skąd wiem, że to jest właśnie mistrz z Nazaretu? To jest bardzo dobre pytanie. Kochana siostro, drogi bracie, kiedy Jezus mówi. To on, odkrywając pewną rzeczywistość, daje ci odpowiedź, która nie jest z tego świata, bo jego myśli nie są twoimi myślami, więc nie możesz sobie wymyślić tego, co on chce powiedzieć, bo przestałyby być te myśli, które on ci daje, jego myślami. Więc jest to przede wszystkim coś, co wykracza poza twoje pomysły. Ponadto, kiedy przyglądasz się tym Bożym natchnieniom, one dając Ci odpowiedź, nigdy nie poprowadzą Cię na manowce. Ktoś powie: No dobra, ale skąd ja wiem, czy te Boże rozwiązania, które słyszę, nie poprowadzą mnie na manowce? No właśnie po to mamy możliwość przemyślenia tego wszystkiego, co przychodzi nam na modlitwie, jako natchnienie. By zobaczyć, dokąd nas to prowadzi. W naszej katolickiej wierze jest to mistycyzm. Te Boże natchnienia, te Boże inspiracje, te Boże myśli, które otrzymujemy. Więc nie bój się ich. Zachęcam, zapisuj je. Zapisuj je, kiedy tylko będziesz mógł. Dlatego, że Wielokrotnie wracając do nich, zobaczysz i myśląc o tym, co usłyszałeś, jak to może mieć wpływ na Twoje życie i jak to może Twoje życie zmieniać. A potem, już na koniec, zobaczysz, że Bóg będzie wykorzystywał Cię do najróżniejszych podpowiedzi w ludzkich historiach. Przywołam jedną z nich którą już niektórzy znają. Kobieta, która przychodzi ze smutkiem, ze łzami i jest we mnie tylko jedno słowo, które przewija się i jeden obraz, który przychodzi nieustannie i jest jakby z zewnątrz, wobec zupełnie nieznanej kobiety przychodzącej po modlitwę, jak w jej domu, właśnie ona na ścianach zawiesza krzyże. Kiedy Podzieliłem się tym doświadczeniem duchowym. Ona powiedziała jedno, płacząc i śmiejąc się na zmianę. Przecież ksiądz nie mógł wiedzieć, że mój wnuk ze ścian pozdejmował krzyże. Została w krótkim czasie bardzo umocniona, bardzo pobłogosławiona przez Pana. Tylko przez to, co przyszło, ktoś powie, Niepozornie na myśl, a co możemy powiedzieć, że wierzymy, że w takich momentach jest właśnie od Niego. Niech zatem rozwija się w Tobie zdolność słuchania Mistrza z Nazaretu, abyś mógł, abyś mogła przychodzić z pomocą wszystkim, którzy Ciebie będą prosić o modlitwę. Na to Ci z serca błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.